Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Tym razem będziemy grali na bardzo mocno ingerującym w grę modzie, nie tylko graficznym, ale i także zmieniającym na wielu płaszczyznach tę grę modyfikacji, która sprawi, że no, odbiór tej gry może być totalnie inny. Tych rzeczy tutaj jest bardzo dużo, jeśli chodzi o zmiany. Widzicie, że teraz jestem gdzieś tam wysoko, gdzieś sobie patrzę na miasto, bardzo dużo widać, mamy dużą odległość rysowania. Zobaczcie, jak ładnie wygląda miasto. Znaczy, czy ładnie. No na pewno wygląda inaczej niż w wersji standardowej tego Need for Speeda. Mamy jakby większe pole widzenia, może więcej widzimy do przodu. Taką większą przejrzystość powietrza mamy zdecydowanie. Dzięki czemu, no nie ma takiej jakby mgiełki, jakby wszystko jest dobrze widoczne gdzieś tam bardzo daleko. No. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tutaj nie mogę skierować kamery do góry, ale generalnie tak to... Pierwsze, co, na co zwracacie pewnie uwagę, jak oglądacie ten materiał, to jest inny HUD, tam inny mamy licznik, inaczej wygląda mapka, troszeczkę może inaczej kamera pracuje. No i generalnie wszystko jest takie trochę bardziej zielone. Widzimy, że trawa jest taka bardziej zielona, to rzuca się w oczy, no nie? Chcę wam tutaj nakreślić jedną rzecz, że... To nie jest tak, że ta gra wygląda teraz jakby dużo lepiej, że ona, że to jest totalnie inna grafika, lepsza grafika, tylko ta gra wygląda inaczej, no, jeśli chodzi o dzień, bo zaraz sobie przejdziemy do nocy, to sobie zobaczycie, jak to tam wygląda. To nie jest tak, że ten mod to jest mod graficzny, tutaj dużo rzeczy się zmienia też, jeśli chodzi o tuning, co sobie też zobaczymy, ale co jest najważniejsze moim zdaniem, tutaj dużo się zmienia, jeśli chodzi o handling, czyli o sterowanie samochodami i to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. I o tym sobie jeszcze porozmawiamy w następnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się troszeczkę temu, jak wygląda... jak wygląda grafika, no, głównie, bo to też są jakieś tam zmiany. Ja nawet przed rozpoczęciem tego odcinka przez przypadek odpaliłem zwykłą wersję Need for Speeda i mam takie, no nie wiem, coś tak gra źle wygląda. Wygląda tak, jakby była bez żadnego moda. No, ten mod nic nie wprowadza. Potem patrzę, a kurczę, nie odpaliłem moda, tylko zwykłą grę. I potem odpaliłem tego moda i faktycznie różnice są. Po prostu ta gra wygląda inaczej. Mi się standardowy Need for Speed bardzo podobał graficznie, ale jak odpalicie sobie tego moda, to będziecie widzieć, że ta gra, no raz, że wygląda inaczej, troszeczkę lepiej w niektórych sytuacjach i przede wszystkim moim zdaniem jest zrobiona dużo lepsza optymalizacja. Na tym modzie, słuchajcie, gra się mniej zacina. Naprawdę. Ten świat wygląda bardziej naturalnie, bardziej jak z prawdziwości, nie jest taki przerysowany, bajkowy, no nie? Gdy twórcy projektowali tę grę, no to chcieli, żeby ona była taka przesadzona. To nie jest tak, że ten mod nagle zmienia totalnie grę od 180 stopni, jest już dużo lepsza graficznie, bardziej realistyczna, no nie? Po prostu twórcy tego moda stwierdzili, że chcą, aby gra wyglądała inaczej, mają jakiś na to swój plan, no i zrobili po prostu takie coś, no nie? Ta gra wygląda teraz tak trochę bardziej szaro w dzień, bym nawet powiedział. I to też zależy od miejsca, bo jak pojedziemy sobie na przykład pooglądać nad wodą zachód słońca, no to będzie przepięknie, no nie? A teraz chodźmy sobie może do nocy. Więc tak wygląda sobie noc, może, kurczę, skoro jest już noc, no to dawaj na jakiś wyścig. Zobaczymy, jak wygląda wyścig. Tutaj coś mamy w pobliżu, jakiś wyścig nocny, tutaj prowadzenie jest ciekawe, o tym też wam powiem. Inaczej się jeździ w tym Need for Speedzie teraz, jest inny odbiór gry przez to. To jest dobra zmiana moim zdaniem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy usłyszeliście to, ale ruch uliczny też ma teraz zmienione dźwięki. Słychać tak bardziej wyraźnie te dźwięki samochodów ruchu ulicznego, co jest bardzo fajne. Ja totalnie nie rozumiem, dlaczego EA Games postanowiło porzucić tę grę, jeśli chodzi o update'y. Patrząc na Forza Horizon 4, cały czas coś do niej dodają i gra, wiesz, nie jest świeża, a naprawdę to, że oni cały czas coś w niej poprawiają i dodają, sprawia, że ona jest młoda dzięki temu, no nie? Tryb multiplayer żyje do tej pory, człowieku, mimo że już piątka jest zapowiedziana i będzie niedługo, prawda? Także totalnie nie rozumiem, to jest jeden z najlepszych NFS-ów i generalnie bardzo dobrze odebrany NFS spośród tych wszystkich, które wyszły ostatnimi czasy, nie? Więc z jednej strony, no, bardzo cieszy mnie ta modyfikacja, że przyszła, że zmieniła tę grę na dobre moim zdaniem. Ale, no, jednak... Ojej, nie mogę opanować fury. O tym wam też powiem za chwilę. Ale jednak trochę martwi to, że EA Games postanowiło porzucić ten projekt, no nie?
że nie kontynuowali jakiegoś wsparcia, że nie ma jakichś nowości do niej. Ja tutaj wyłączyłem muzykę, ale muzyka oczywiście jest w grze normalnie. Tylko chcę, żebyście słyszeli trochę też dźwięki, bo one zostały troszeczkę naprawione, zmienione dźwięki samochodów. Widzicie, że samochód mi czasami tak buja, że... Patrzcie na to! Co to było? Widzicie, że inaczej wyglądają kolizje, na przykład z ruchem ulicznym, albo jakbym uderzył w jakąś ścianę czy coś, to samochód się też inaczej zachowuje. Moim zdaniem bardziej realistycznie, ale tu chyba nie chodzi o to, żeby ta gra była realistyczna. Mam tutaj ustawienie handlingu dla osób, które już korzystały z tego, z tej modyfikacji Simcade, czyli nie mamy takiego, możemy sobie zainstalować też handling taki arcade'owy, prowadzenie takie arcade'owe, ale ja sobie zrobiłem Simcade, czyli mamy takie jakieś namiastki tej symulacji. Chociaż to mi się troszeczkę nie podoba, bo tak, mamy BMW stunigowane typowo pod jazdę na szosie, no nie? Czyli taką przyczepną jazdę bez zarzucania dupą, mamy takie hardkorowe opony i nie ma bata, żeby ten samochód zdarł te wyścigowe opony jadąc bokiem, znaczy wchodząc w zakręt, zaciągając ręczny i dociskając gaz do końca, no nie? To jest trochę moim zdaniem słabe, bo nawet jakikolwiek samochód z taką mocą, mając jakiekolwiek opony, no byłby w stanie wiesz, troszeczkę zabuksować jednak tym bokiem, no nie? A tutaj możemy sobie pozwolić jedynie na jakieś takie power slide i moim zdaniem to powinno być troszeczkę naprawione. Tak więc tak wygląda sobie jakiś wyścig w mieście, widzicie, że troszeczkę jakieś tam zmiany pewnie zauważycie. Moim zdaniem pierwsza taka największa zmiana jaka się rzuca to jest trochę lepsze wygładzenie krawędzi. No i oczywiście inaczej wyglądająca gra totalnie, nie? Ale też lepsze wygładzenie krawędzi, lepsza optymalizacja. No jakby, krótko mówiąc, gra chodzi płynniej, wygląda lepiej i jeździ się przyjemniej. Dobra, to wskakujemy do garażu, pokażę wam co w garażu piszczy. W garażu piszczy chyba najwięcej, dlatego że zmiany są kolosalne tutaj. I tak na pierwszy rzut oka myślicie, no nie no, to jest, to wygląda tak samo, no nie? No nie do końca. Poczekajcie, najpierw weźmy sobie... Tak, tutaj chyba nie możemy nic zmienić, jeśli chodzi o wizualne rzeczy. Pokażę wam, jak wyglądają swapy. Zobaczcie, tutaj mamy rozpisane silniki. Mamy silniki dostępne do tego samochodu. Chyba jest ich nawet więcej niż normalnie mamy w grze, ale przede wszystkim mamy je nazwane, no nie? Czyli mamy tutaj Mazda 13B, Rev, 1.3, dwa rotor. Tutaj mamy od BMW-ki, Mercedes, jakby mamy te silniki jakoś tam nazwane, no nie? I to jest bardzo fajne, że możemy sobie tak wybrać, a nie, że tam mamy jakieś po prostu V8 i coś tam, jak było w normalnej grze, no nie? A tutaj mamy normalnie nazwane te silniki po nazwie po prostu i możemy sobie je zeswapować, możemy dać, nie wiem, czy był Wankel dostępny do tego BMW, ale tu możemy sobie to wsadzić, tak? Mamy tu ECU, tutaj chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o to. Tutaj dalej mamy te same części, jakieś tam militarne, tutaj widzicie, że możemy sobie to zrobić. Natomiast tutaj duża zmiana, jeśli chodzi o swapy, mamy ponazywane silniki. Dobrze, chodźmy wybrać sobie inną furkę, może wybiorę sobie... Ja tu chyba miałem McLarena fajnie zrobionego, o, może to. Tu mam podwyścig, dobra, weźmy sobie ten samochód. Customization i tutaj jeśli chodzi o exhaust sound, twórcy moda poprosiliby się tym nie bawić, bo jeśli chcemy mieć takie najlepsze odczucia z prowadzenia tego samochodu, czy z dźwięku tego samochodu, to powinniśmy wszystko chyba wyłączyć albo ustawić na zero. Tak, ja tutaj coś robiłem, ale potem przeczytałem, że faktycznie trzeba ustawić chyba w ten sposób, żeby nie było żadnych zmian. A tu jeśli chodzi o... nie wiem, czy akurat do tego samochodu będzie coś nowego, ale pododawali trochę innych części nowych, więc jeśli ktoś bardzo dużo grał w Need for Speed'a jakoś niedawno, no to na pewno zobaczy jakieś nowe części tutaj, jeśli chodzi o wizualne, takie, które zmieniają wygląd samochodu typowo. Ja powiem szczerze, nie jestem w stanie rozpoznać, które części są nowe. Pewnie zwróciliście uwagę, mamy tutaj taki podświetlony prostokąt wokół samochodu. Tego prostokątu nie było normalnie w grze, teraz no jest. I jednemu będzie się to podobać, drugiemu nie. Moim zdaniem wygląda to niezbyt, to znaczy ten neon trochę za mocno świeci, moim zdaniem.
powinien troszeczkę słabiej. Czekaj, bo chcę wam obrócić samochód. View car, dobra. Chcę wam obrócić samochód i pokazać, jak to wygląda dookoła. Cały ten garaż. Mamy tu otwarte drzwi, co robi mega klimat. Ja nawet nie wiem, czy było to w normalnej grze. Czy te drzwi warsztatowe były w normalnej grze otwarte cały czas. Teraz jest. I jakoś to mi się bardziej rzuca w oczy. I dodatkowo mamy ten neon pod samochodem, który jest taki trochę za mocny. Przez co mnie trochę nawet oślepia, wiecie? Powinien odrobinę mniej świecić. Byłoby lepiej, zdecydowanie. Tutaj jest jedna taka zmiana w przypadku tego samochodu. Tu możemy sobie robić camber. Ale właśnie nie pamiętam, jak to było. Bo tu nam się dystanse jakby robią, widzicie, w tym samochodzie, nie? Po prostu koła nam się wysuwają to w lewo, to w prawo, w zależności od tego, jak chcemy sobie ustawić. Ale samo auto się nie podnosi góra-dół. Nie wiem, czy wszystkie samochody zostały tak zrobione, ale tutaj mamy coś takiego zrobione, że mamy po prostu możliwość zainstalowania jakby dystansy, nie? To jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o wydechy, tych na pewno nie było, więc możemy sobie te wydechy tutaj dodać i zmienić pewnie zderzak, żeby pasowały. A te to nie kojarzę, czy były, czy nie. Natomiast tych na pewno nie było, więc do tych wydechów musimy dodać jakiś zderzak, żeby to miało ręce i nogi, i pewnie też tutaj jest taki dostępny, może nawet i ten. O! Chyba ten będzie pasował. Zobaczcie, są tam takie, nie? Od razu widać, że to jest mod, jakby nie wszystko dobrze pasuje, nie wszystko dobrze jest spasowane w tym samochodzie. Także tutaj mamy inny wygląd tyłu zdecydowanie. I możemy sobie dać te wydechy, które były standardowo w grze, ale widzicie, że są otwory na ten wydech, więc to będzie fajnie pasować. Jeśli chodzi o tylne lampy, to tu chyba też chyba mamy jakieś inne, no nie? Możemy sobie wymienić. Także są takie rzeczy i to jest tylko jeden samochód. Tutaj można więcej tych samochodów sobie stunigować, jak chcemy. Tego chyba nie było, tak coś mi się wydaje. No mówię, no to musiałyby osoby, które ostatnio grały w standardową wersję, bo ciężko jest pamiętać, które części zostały dodane, które były, no nie? Ja gram teraz na wersji tego moda, która pozwala nam przejść całą fabułę. Jest też chyba wersja, dzięki której możemy grać na multiplayerze, ale nie dam sobie ubał uciąć. I tutaj możemy przejść całą fabułę od nowa, więc takie wiecie, oczko do was, jeśli chcecie filmy z przejścia fabuły na tym modzie, to oczywiście oczko i tam polajkujcie ten film, jak będzie powiedzmy 3000 lajków, to przejdziemy sobie razem fabułę, co wy na to? Dobra, i teraz zwróćcie uwagę na płomienie, tutaj one troszeczkę inaczej wyglądają, nie są takie przesadzone, jak były w standardowej grze. Mamy także zmieniony dźwięk samochodu, dzięki czemu moim zdaniem brzmi trochę lepiej niż w standardowej grze. Tutaj zawsze te płomienie z rur wydechowych miałem na maksa ustawione. I widzicie, że one wyglądają troszeczkę inaczej. W ogóle chyba te poszerzenie z tyłu jest inne. Nie pamiętam, żeby było takie dostępne do tego samochodu. Więc tak, cały zderzak wygląda inaczej. Mamy wyżej wydechy. Tu mam jakoś ten samochód stunigowany, chyba mam jakieś takie opony do driftu, ja nie wiem, czy nie zrobiłem go do driftu. Jeśli lubiliście ten taki typowo arcade'owy sposób prowadzenia furek, no to tu jest inaczej. Tutaj trzeba przed zakrętami trochę dohamowywać, nawet czasami bardzo mocno trzeba dohamowywać, żeby zrobić zakręt. Trzeba, zresztą pojedziemy sobie jakiś wyścig, tylko może wezmę sobie właśnie te opony wyścigowe, bo na driftowych może być mi ciężko. Jakieś ustawienie driftowe mam w tym samochodzie, coś mi się tak wydaje. O, teraz przejeżdżałem koło paru trafików i było słychać dość dobrze dźwięk silnika. Nie wiem, czy tego będzie słychać, bo to jest chyba jakiś niesportowy. Nie, jakiś BMW. I samochód też ma marchewę, zobaczcie, to jest ruch uliczny. I widać u niego nawet marchewę, nie? Więc nie jest taki byle jaki wóz. Też coś tam słychać. Bardzo fajnie. Tu mamy na przykład jakiś samochód, ale on jest niesłyszalny. Także nie wszystkie samochody jakoś brzmią, no tego powinno być słychać.
Niektóre mają dodane jakieś tam nowe dźwięki, nie? To możemy sobie to na pewno gdzieś tam na trasie usłyszeć. Na pewno usłyszymy. Nie mają też dodane marchewy. Nie pamiętam, żeby w normalnej grze samochody miały marchewy z samochodu ruchu ulicznego. No dobra, zajeżdżamy sobie do garażu. Będziecie widzieli, że jadę przez miasto, czy tam przez, wiesz, grę generalnie i usłyszycie ruch uliczny, że jest słyszalny bardziej niż wcześniej. Miałem opony... A, tutaj jest napisane part removed from handling overhaul, czyli ta część została usunięta. Okej, okay. Ta też. Tutaj mamy jakieś opony, zobaczcie, samochód nam się troszeczkę podnosi, jak zainstalujemy sobie te opony. To jest moja... To są moje części, które miałem w ekwipunku, ale ich nie mogę używać. Znaczy, one nie działają w tym modzie, więc muszę zainstalować sobie jakieś takie typowo. O, zobaczcie, zresztą tutaj mamy też nazwane te opony tak jak z prawdziwości, nie? To jest bardzo miłe. Weźmy sobie jakieś opony do wyścigu. Może nie drift. Czekaj, to jest huge amount of grip. Przydałby się zdecydowanie grip. Semi-slick for drawlay racing. O, dajmy sobie coś takiego. Mamy drift, okej, okay, no to semi-slick. Tak, tutaj trzeba poinstalować te części, które są obsługiwane przez tego moda. Może dlatego niektórymi samochodami jeździło mi się bardzo ciężko. A, będzie trzeba to posprawdzać w sumie. Dobra, track suspension. Tutaj mamy RWD, zobaczcie, możemy mieć też albo RWD, albo AWD. Ciekawe właśnie, czy nam się faktycznie zmieni napęd w tym samochodzie, jak damy sobie inny dyferencjał, no nie? Jak możemy od razu mieć swap? Chyba napędu tak to wygląda. Mamy driftowy. Zobaczcie, że w zależności od tego, jaki dyferencja damy, też nam się pogarsza albo polepsza przyspieszenie, no nie? Najlepsze przyspieszenie miałem na driftowym dyferencjale. No ten wygląda najlepiej. Ciekawe, bo to jest zielona część, no nie? Dziwna sprawa. Nitrous Power. Extra Mix. Tutaj sobie jakieś zmiany poczyniłem. Samochód jest zrobiony na drogę. No i zobaczymy, jak teraz będzie śmiło, czy faktycznie będzie różnica. Miałem jakąś część zainstalowaną, która nie jest obsługiwana przez tego moda i za chwilę sobie pojedziemy na wyścig. Może właśnie w BMC też miałem jakieś takie części złe poinstalowane i jak sobie zainstaluję te, które są obsługiwane przez tego moda, to będzie wtedy jakby wchodzić w driftem w zakręt, czasami, nie? No i zobaczmy. Spoko jest to, że możemy sobie na starcie do tego checkpointa. Także to trzeba mieć na uwadze, jak tak przejdziecie z zwykłego Need for Speeda na Unite, widzicie, że to samo robią boty, no nie? Też jakoś wchodzą dziwnie w ten drift czasami, też się obracają. Także nie ma teraz tak, że jedziesz sobie ręczny, przynajmniej na tym ustawieniu, które ja mam, ręczny i wchodzisz w zakręt idealnie, no tutaj trzeba się troszeczkę postarać bardziej, jeśli chodzi o jazdę. Gdzie ja wjechałem? Kurde. Kurde, to Lambo dalej chce driftować. Mam wrażenie, że mam napęd na tył, wiecie? Mam teraz takie nitro, które mogę sobie dozować chyba jak mi się podoba. Czyli jak naciskam przycisk, tak jak w starych NFS-ach, jak naciskam przycisk, to mam nitro. Widzicie, nie? Tej opcji chyba nie było normalnie w grze. Trzeba, miałeś albo cały zbiornik do wykorzystania taki ogromny, albo pomniejsze takie zbiorniczki. A teraz jak zwrócicie uwagę, jak się dobrze przyjrzycie na hood, na ten hood z prawej strony na dole, to mam tam taką butelkę, no nie? I widzicie, mogę sobie zużywać tyle, ile mi się podoba. Bardzo ciężko było, znaczy ciężko jest wyjść z tej takiej iluzji Need for Speeda, nie? Cały czas masz ochotę wchodzić w te zakręty nie wiadomo jak, a tu się nie da, no bo jednak jest zmienione to prowadzenie totalnie i ciężko się do tego przyzwyczaić. No jak spędziłeś tam 60 godzin w tej grze, no to patrzysz już na ten świat, na ten samochód twój stunigowany i chcesz nim jechać tak jak wcześniej, a okazuje się, że no jest zupełnie inaczej i trzeba się do tego przyzwyczaić. Także tak, jeśli zainstalujecie sobie tego moda w takim trybie simcade'owym jak ja, czyli macie jakąś tam namiastkę, powiedzmy, symulacji, no to wtedy będziecie musieli się bardziej postarać na tych zakrętach. Ja nie próbowałem jeszcze handlingu
arcade'owego totalnie, więc nie wiem, jak tam zmiany wyglądają. No, wydaje mi się, że jest i tak generalnie lepiej niż było w Hicie. Chociaż w Hicie to sterowanie, w standardowym Hicie to sterowanie zostało poprawione względem poprzednich trzech NFS-ów, to jednak i tak czasami prowadziło się te samochody mega, mega dziwnie. No dobra, może teraz udało mi się trochę bardziej rozpędzić. Widzicie, i tutaj też kolizje wyglądają inaczej. Nie ma tak, że możesz sobie, wiesz, uderzyć w kogoś i dalej jechać prosto, tylko każda kraksa to jest jednak problem, no nie? Z którym trzeba dealać. I to mi się bardzo podoba, no bo te wyścigi tutaj w tym Need for Speedzie były nieraz karkołomne, takie, no totalny chaos się nieraz działo, a ty z tego chaosu, o, wróciłem do wody teraz, a ty z tego chaosu wychodziłeś przeważnie cało, no nie? Teraz na przykład po tych wyskokach, no nie jestem w stanie samochodem manewrować po lądowaniu, muszę dobrze zwolnić, żeby było go w stanie, można byłoby go opanować. Także trzeba się na pewno bardziej skupić przy tej jeździe teraz. I jednym może się to podobać, innym nie. No widzicie, że ja jestem teraz na szóstej pozycji. Gdybym miał to sterowanie takie hitowskie typowo, totalnie arcade'owe, tutaj bym jechał, wiesz, taką super furą, no to bym był gdzieś na pierwszej pozycji na pewno, nie? Zostawiłbym tych przeciwników gdzieś daleko z tyłu. Ale teraz te zakręty trzeba pokonywać ostrożnie. Widzicie, że te wyskoki też są takie kłopotliwe. No, już nie jest tak wesoło. Także zdecydowanie trzeba się postarać. I mówię, no jedni będą to lubić, innym będzie się to nie podobać. Bo jednak Need for Speed się kojarzy z czymś takim mocno arcade'owym, gdzie możesz robić jakieś przesadzone akcje, no nie? A tutaj twórcy dali możliwość nam wyboru tego handlingu, bo zdaję sobie właśnie z tego sprawę, o czym wam powiedziałem, że jedni wolą tak, a drudzy chcieliby jednak spróbować czegoś innego, no nie? Wow, tutaj był jakiś murek wielki. Mi się wydaje, że coś źle stunigowałem to Lambo. Można pewnie je stunigować, żeby troszeczkę lepiej się zachowywało w tych zakrętach. No kurde, to jest Lambo, nie powinno tak driftować, no. Jeszcze muszę tam jakieś ustawienia pewnie porobić w tym samochodzie. No i tak to wygląda pod kątem graficznym i generalnie prowadzenia i takie zmiany, które mocno wpływają na jakość odbioru tej gry. Czasami ona mimo wszystko potrafi się zaciąć przy tym modzie, ale wydaje mi się, że płynność generalnie jest dużo lepsza i dużo przyjemniej się gra w tę grę pod tym względem. Tutaj jeśli chodzi o sterowanie, no widzicie, że nie pokazałem jakichś niesamowitych umiejętności jazdy. Za co was przepraszam, ale naprawdę ciężko jest opanować tę furkę. Jeszcze może będę musiał przy niej trochę posiedzieć, żeby ją dostosować. Ale ona coś za mocno chce driftować, no. Także co, przechodzimy płynnie do tematu driftu. O temacie driftu powiem wam w następnym odcinku o Need for Speed Heat Unite 3.0. I tam sobie będziemy cały odcinek driftować, bo driftowanie jest naprawdę niesamowite. Trzymajcie się, na razie, hejas. Także to trzeba mieć na uwadze, jak tak przejdziecie z zwykłego Need for Speeda na Unite, widzicie, że to samo robią boty, no nie? Też jakoś wchodzą dziwnie w ten drift czasami, też się obracają. Także nie ma teraz tak, że jedziesz sobie ręczny, przynajmniej na tym ustawieniu, które ja mam, ręczny i wchodzisz w zakręt idealnie, no tutaj trzeba się troszeczkę postarać bardziej, jeśli chodzi o jazdę. Gdzie ja wjechałem? Kurde. Uuu.
Kurde, to Lambo dalej chce driftować. Mam wrażenie, że mam napęd na tył, wiecie? Mam teraz takie nitro, które mogę sobie dozować chyba jak mi się podoba. Czyli jak naciskam przycisk, tak jak w starych NFS-ach, jak naciskam przycisk, to mam nitro. Widzicie, nie? Tej opcji chyba nie było normalnie w grze. Trzeba, miałeś albo cały zbiornik do wykorzystania taki ogromny, albo pomniejsze takie zbiorniczki. A teraz jak zwrócicie uwagę, jak się dobrze przyjrzycie na HUD, na ten HUD z prawej strony na dole, to mam tam taką butelkę, no nie? I widzicie, mogę sobie zużywać tyle, ile mi się podoba. Bardzo ciężko było, znaczy ciężko jest wyjść z tej takiej iluzji Need for Speeda, nie? Cały czas masz ochotę wchodzić w te zakręty nie wiadomo jak, a ty się nie da, no bo jednak jest zmienione to prowadzenie totalnie i ciężko się do tego przyzwyczaić. No jak spędziłeś tam 60 godzin w tej grze, no to patrzysz już na ten świat, na ten samochód twój stunigowany i chcesz nim jechać tak jak wcześniej, a okazuje się, że no jest zupełnie inaczej i trzeba się do tego przyzwyczaić. Także tak, jeśli zainstalujecie sobie tego moda w takim trybie simcade'owym jak ja, czyli macie jakąś tam namiastkę, powiedzmy, symulacji, no to wtedy będziecie musieli się bardziej postarać na tych zakrętach. Ja nie próbowałem jeszcze handlingu arcade'owego totalnie, więc nie wiem, jak tam zmiany wyglądają. No wydaje mi się, że jest i tak generalnie lepiej niż było w hicie. Chociaż w hicie to sterowanie, w standardowym hicie to sterowanie zostało poprawione względem poprzednich trzech NFS-ów, to jednak i tak czasami prowadziło się te samochody mega, mega dziwnie. No dobra, może teraz udało mi się trochę bardziej rozpędzić? O, widzicie, tutaj też kolizje wyglądają inaczej. Nie ma tak, że możesz sobie, wiesz, uderzyć w kogoś i dalej jechać prosto, tylko każda kraksa to jest jednak problem, no nie? Z którym trzeba dealać. I to mi się bardzo podoba, no bo te wyścigi tutaj w tym Need for Speedzie były nieraz karkołomne, takie no totalny chaos się nieraz działo, a ty z tego chaosu, o, wróciłem do wody teraz, a ty z tego chaosu wychodziłeś przeważnie cało, no nie? Teraz na przykład po tych wyskokach, no nie jestem w stanie samochodem manewrować po lądowaniu, muszę dobrze zwolnić, żeby można byłoby go opanować i jednym może się to podobać, innym nie. No widzicie, że ja jestem teraz na 6. pozycji, gdybym miał to sterowanie takie hitowskie typowo, totalnie arcade'owe, tutaj bym jechał, wiesz, taką super furą, to bym był gdzieś na pierwszej pozycji na pewno, nie? Zostawiłbym tych przeciwników gdzieś daleko z tyłu. Ale teraz te zakręty trzeba pokonywać ostrożnie. Widzicie, że te wyskoki też są takie kłopotliwe. No, już nie jest tak wesoło, że zdecydowanie trzeba się postarać. I mówię, no jedni będą to lubić, innym będzie się to nie podobać, bo jednak Need for Speed się kojarzy z czymś takim mocno arcade'owym, gdzie możesz robić jakieś przesadzone akcje, no nie? A tutaj twórcy dali możliwość nam wyboru tego handlingu, bo zdaję sobie właśnie z tego sprawę, o czym wam powiedziałem, że jedni wolą tak, a drudzy chcieliby jednak spróbować czegoś innego, no nie? No i tak to wygląda pod kątem graficznym i generalnie prowadzenia i takie zmiany, które mocno wpływają na jakość odbioru tej gry. Czasami ona mimo wszystko potrafi się zaciąć przy tym modzie, ale wydaje mi się, że płynność generalnie jest dużo lepsza i dużo przyjemniej się gra w tę grę pod tym względem. Tutaj jeśli chodzi o sterowanie, no widzicie, że nie pokazałem jakichś niesamowitych umiejętności jazdy, za co was przepraszam, ale naprawdę ciężko jest opanować tę furkę. Jeszcze może będę musiał przy niej trochę posiedzieć, żeby ją dostosować, ale ona coś za mocno chce driftować, no. Także co, przechodzimy płynnie do tematu driftu. O temacie driftu powiem wam w następnym odcinku o Need for Speed Heat Unite 3.0 i tam sobie będziemy cały odcinek driftować, bo driftowanie jest naprawdę niesamowite. Trzymajcie się, na razie, hejas!